Rozstajemy się. Kochani, witamy w najsmutniejszym odcinku na tym kanale. Musimy wam to powiedzieć. Rozstajemy się. Z Passatem. Żałoba zatkała mi mowę. Przepraszam za ten clickbait, bo tak od zaraz sobie wymyśliłem, że będzie na miniaturce napis, że się rozstajemy i tak dalej, bo tak po youtubersku, nie? No. Dobra. No to... Ciekawe, czy ktoś pomyślał, że serio. Może? Jakoś tak przegląda sobie YouTube'a i nagle widzi taki ten? No, wczoraj zapadła decyzja. Byliśmy wczoraj w salonie aut używanych. Wybraliśmy nowe używane auto. No i ja się pytam ich, ej, a wy możecie wziąć w rozliczeniu to auto, którym teraz jeżdżę? On mówi, no tak. Ja mówię, a bierzecie wszystkie auta, jakie idą? On mówi, raczej tak. Ja mówię, no to zobaczymy, co powiecie na Passata. No i potem jak tylko go zobaczył, to już Oli ze mną nie było, ale to jej tu mówiłem, że jak tylko ten ziomek już tam zaczął wyceniać to auto, to mówi, wie pan co, jakby pan nie brał nas samochodu, to my byśmy go nawet nie oglądali. Ale sprawdzimy. Nie słuchaj. I co warto może dodać na końcu, to mi powiedzieli po tym, bo to ogólnie wyglądało tak, że on tam maskę podniósł, czymś tam przykładał takie lakierem, coś tam sprawdzał, mówi, o tutaj coś tam chyba było bite, bla bla bla. I bagażnik w ogóle nie działa od tygodnia. I głównie wydaje mi się, że to był taki wątek, który mnie najbardziej zmotywował i wkurzył, że ja mówię, no nie, jeszcze ten bagażnik się nie otwiera. Teraz chyba musiał, abyś ten... A możemy sprawdzić, czekaj. A teraz? No i on się nie otwiera już tak gdzieś od tygodnia i to mnie tak wkurzyło, mówię, musimy zmienić auto. I co zabawne, jak on wczoraj tam chodzi, przykłada coś tam do tego, no tu ludzie teraz idą, ale dobra, może dam radę. Dobra, i on tak chodził, nie? Chodził i tam przykłada, mówi, o tu nie bity, o tu wszystko git. I on chciał otworzyć ten bagażnik, tam w środku też przykładać. No i chyta, otwiera, nie otwiera się, patrzy na mnie. Bagażnik? Już chciał dokończyć, że otworzy pan bagażnik? I w tym momencie się otworzył. A ja już miałem na końcu języka, no bagażnik odrzucia. To jakim cudem się nagle otworzył? Nie wiem. Nie wiem, czy to zależy. Ma humorki. No i na końcu mi powiedzieli, wie pan co? Tylko dlatego, że pan bierze od nas auto, to my możemy pozbawić pana problemu sprzedaży i za złotówkę go weźmiemy. To już chyba na złomie dostanę więcej, więc raczej się nie zgodzę na tą propozycję. No i to jest nasz film pożegnalny. Chciałem teraz zrobić taki walk tour dookoła, a potem jeszcze, że coś pogadamy o wspomnieniach z nim związanych. I to by było na tyle w tym odcinku. Ty masz sierść między wąsami. Ola! Pierwszy ślad to nadmorski z naszej wycieczki. Pojechaliśmy na pierwszy raz z Lilką nad morze. No i zostawiliśmy na parkingu samochód i jakiś dostawczak nas tutaj... zarysował, w ogóle chyba to było też zbite, nie? Lusterko? A nie, światło? Nie pamiętam, może możliwe. Tak mi się wydaje, że to leżało na ziemi, jak my przyszliśmy. Aha. Bo to w ogóle było tak, że hotel nie miał parkingu, strasznie mnie zdenerwował, a dostawczak był do hotelu, że on tam jakieś żarcie im przywoził rano, czy coś takiego. No i od tamtej pory nie lubimy dostawczaków, a jeszcze, żeby było śmieszniej, to gadałem z ludźmi z tego hotelu i oni mówią, no tam Zdzisiek chyba, załóżmy, tam Zdzisiek im coś przywoził, mówi, no Zdzisiek chyba pijany dzisiaj rano przyjechał. Po tej sytuacji kupiliśmy kamerę do auta. I teraz mamy kamerę. Po tej, a nie po rowerzyście? Nie, wydaje mi się, że po tym. Czemu miałaby tutaj być kamera, jak chciałbyś to zarejestrować? No, że myślałem, że kamera będzie nagrywać nawet jak auto nie chodzi. To musiałbyś kupić kamerę nie najtańszą. No tak, no i w sumie z tą kamerą to też jest historia, ale to może potem od środka pokażę. Tutaj kolejne, jakieś dziury i tak dalej. To akurat już tak auto dostałem, ale z tego co się orientuję, to wyglądało tak, że mój ojczym jechał na autostradzie i coś było, jakieś mocne hamowanie, no i on wyhamował, ale ziomek za nim nie wyhamował i mu wleciał. Czyli jak na razie status usterek 2, z naszej winy 0. Teraz to jest trzecie, też nie z naszej winy. Sytuacja wyglądała tak, że jedziemy sobie samochodem, jedziemy i nagle słychać taki łup. Ja mówię, babożka, co się stało? A on do mnie mówi, spójrz w lusterko. Ja patrzę w lusterko, a tam na ziemi, na ulicy leży rowerzysta. I ja tylko myślę, żeby tylko nie żył.
Jak już trafiać rowerzystów, to... Na poważnie. No i w każdym razie ja miałem takie poczucie. Dobra, dajmy Oli jeszcze chwilę, bo się długo śmieje. No i w każdym razie gniót to fest, nie? Ja wysiadam, najpierw patrzę wgnieciony, ale mówię najważniejsze, czy wszystko z nim w porządku, czy jakby żyje, jest git. No i wysiadamy, no i on się oczepał, wszystko gitara. No ale ja tak mówię, gościu, to jest chyba twoja wina, nie? I on mówi, jaka moja wina? Nie, wcale nie moja wina, jak ty jeździsz? I zaczęliśmy się sprzeczać do tego momentu, że ja zacząłem do niego przeklinać, że tam padło coś w stylu... Nie, dobra, nie cytuj. Co ty pier... No, z obcym typem, którego przed chwilą trafiłem, zacząłem się tak wyzywać, ale mówię, dobra, zaraz się zreflektowałem, mówię, przepraszam, jest po prostu dużo emocji, no ale... Bo to wyglądało tak, że on jakby jechał chodnikiem i chciał przejechać przez ulicę dalej, żeby jechać chodnikiem. Long story short, zadzwoniliśmy po policję. No i ten policjant w pewnym momencie mówi, a tu obok na skrzyżowaniu jest kamera, to zobaczymy w kamerze i zaraz będzie wszystko wiadomo. No i przyszedł i powiedział, ewidentna wina pana rowerzysty. Także... Bo on po prostu, my wyjeżdżaliśmy i on, nie wiadomo dlaczego, po prostu zamiast hamować albo się, no nie wiem, on po prostu wjechał w nas. Wiesz, no i później próbował mówić, że to jest nasza wina, że my źle jechaliśmy. Wiesz, no ale... ja rozumiem, nie? Jakbyśmy go trafili gdzieś na przodzie auta, ale my zdążyliśmy przejechać i on w sam koniec trafił, więc ja nie wiem, on chyba jakiś zagapiony był albo coś. No a jeszcze ciekawa historia z tym związana jest taka, że... Ja mówię, opowiedziałem to na Instagramie i mówię, kurde, a i on mi przelał, bo pan, od początku, pan policjant mówi tak, jak się teraz nie dogadacie, to ja mogę składać do sądu, że mi wyrządził szkodę i tak dalej. No i ten ziomek wtedy obrót 180 stopni i z, o nie moja wina, na dobra, dogadajmy się, proszę się dogadajmy. I dogadaliśmy się tak, że przelał mi kasę od razu przy mnie na telefon. No i ja mówię, dobra, i nagrałem na Instastory, że kurde, taka sytuacja, mam nadzieję, że to, co on przelał, to wystarczy, no bo nie będę go ścigał. Jak mi mechanik powie na przykład tam 200 więcej, no to już nie będę go ścigał i będę w plecy. No i kolega do mnie napisał, Rafał, zresztą pozdrawiam serdecznie, Rafał, i on mi mówi tak, ty, a pokaż to wgniecenie. Ja mu wysłałem zdjęcie, on mówi, byku, zostaw to na słońcu, niech to się nagrzeje, od bagażnika wypchasz. I tak robiliśmy, także w sumie tutaj bardzo mało widać. Jakby no dobra, to wgniecenie było dużo większe. Tak, no tutaj było, on normalnie kierownicą to wrąbał, także kiedyś, to chyba byliśmy na Mazurach, Patryk wystawił samochód i później stał od środka i puch, puch, puch. No, no i wydaje mi się, że mogłem to wypchać jeszcze bardziej, ale już mówię, dobra, tam kasa w kieszeni, jest git. Wydaje mi się, że tutaj... Tu są chyba tylko takie ze starości, tam... o, tu jest takie najgorsze. Ale tak ogólnie nie ma tu przypału. Z przodu też nawet nie widać nic złego. Przechodzimy do Mięska. Coś odpadło. Samo odpadło? No może miałam coś z tym wspólnego, ale ja nic o tym nie wiem. Normalnie zahaczyłaś, wyszarpałaś. Od tamtej pory jak się jedzie szybko przy zamkniętych szybach, to i tak słychać, że wieje. Bo tu powietrze wpada przez te dziurki. To jakby dalej się nie liczy jako moja wina, tylko przypadek. Tak? To jestem ciekaw, co powiesz o następnym. O, tutaj to niechcący. Przez przypadek? Przez przypadek po prostu mi się zahaczyło na zakręcie o taką ścianę i... Ale normalna sprawa, kto czasem nie zahaczył o ścianę autem? Ale mam na swoje usprawiedliwienie to, że po prostu byłam tego dnia zestresowana podróżą, bo to pierwszy raz dojechałam w nowe miejsce i po prostu tak się przejmowałam, że jeszcze nie wyjechałam z parkingu i już. Ale Patryk nie był zły. Mam nadzieję, że jak zarysuję nowy samochód, to będzie tak samo wesoły. Tu jeszcze muszę na koniec wspomnieć ony o polski Nowy Jork, wiadomo. O, proszę, tutaj profesjonalnie zamontowana kamera na gumki recepturki. Tu idzie kabel, się wtyka w zapalniczkę i jeszcze mamy kamerę z tyłu i ona jest połączona tym. Tu. O, i tam se wisi. Ale weź, dawaj, zróbmy w tym nowym samochodzie to porządnie, bo to naprawdę nie jest fajne. Co nie fajne? No nie, ja chcę, żeby ten kabel tak wisiał i żeby to było na gumkę recepturkę.
co? Szałuj, że nie widzisz swoich min. Dlaczego? Bo ogólnie było tak, że jak ja kupiłem tą kamerę, to tam było w instrukcji napisane, żeby przez podsufitkę puścić ten kabel. Ale po pierwsze, nie wiedziałem, co to jest podsufitka, musiałem to googlować. A po drugie, pomyślałem, że ja tu coś wejdę pod sufit, to ja potem nie wyjdę i popsuję jeszcze bardziej. Już wolałem, żeby ten kabel tak wisiał. No dobra, no ale w tym nowym możemy zrobić porządnie? Przecież porządnie, nakrywa jak powinno, spełnia swoje zadanie. Ale wystarczy tutaj coś ruszyć albo gumka pęka, przecież co kilka tygodni trzeba to odnowa. Słuchaj, raz w życiu się tak zdarzyło i to ty ruszyłaś, bo wsiadłaś jak dzik, jak dzik do lasu wbiegłaś do tego auta. Nie, więc... I wtedy się popsuło, to się chwilę pokłóciliśmy, ale to się pokłóciliśmy z innego powodu. Chętnie wywlokę brudy. Nie. Bo weszłaś, zepsułaś i mówisz tak, o kurde, Patryk, napraw. Kurat masz, ja jeszcze prowadzę. Zepsułem. Ten cicho bądź. Pewnie wart jeszcze zwrócenia uwagi jest fakt, jak fajnie auto zbiera sierść. Proszę zobaczyć. Od kiedy Lilka z nami jeździ, to jest kurza twarz. Masakra. Lilka, dumna jesteś z siebie? Tak, bardzo. No i dlatego ja próbuję Patryka namówić. Na co sobie? Na klatkę. Raz, że dla bezpieczeństwa, a dla czystości. Ja bym wolała ten nowy samochód utrzymać w chociaż trochę większej czystości niż to, co jest tutaj. Co ty na to? Mi się wydaje, że my mieliśmy taki układ, że ja płacę za paliwo, a ty sprzątasz. I właśnie ja ze swojej części się... Kiedy była taka umowa? Taka była. Nie było takiej umowy nigdy. Ty już wolę ja płacić za paliwo. Tak? To ty sprzątasz. To w nowym tak robimy. Ale ma być sprzątany co dwa tygodnie. Widać przebieg? Nie. 391 tysięcy, prawie 400 tysięcy na koncie. Nagrywasz? Mhm. Bo to, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, a też to jest takie dla mnie, że będę to wspominał, to bardzo kiepsko radio tu działało, że łapało tu ze dwie stacje i to tak, że często trzeszczały, w związku z czym dużo korzystaliśmy z płyt hip-hopowych. I ja bym chciał jeszcze zrobić taki przegląd płyt hip-hopowych, których słuchaliśmy w aucie, więc... Patryk, a co myślisz o tym, że ludzi to nie interesuje? Mnie to interesuje. No to możemy zacząć od twojej fotobudki z Kauflandu, bo takie coś też jest. Patrzcie, jakie mieliśmy płyty. Tede, Vanilla High, skupiona w Biedronce kiedyś na promocji. Mata, to chyba dostałem od Alanów? Dzięki Alany, jeżeli to od was. Biała, z murem za bonusem do końca. Pozdrowienia do więzienia. Paluch nad ciśnieniem, to chyba od ciebie dostałem. Pozdro Paluch, nagramy coś wierzę. Drugi Mata. Ta pierwsza jego płyta, 100 dni do matury, to chyba też od Alanów? Tak mi się wydaje, że płyty Maty dostałem od Alanów, bo ty im powiedziałeś, żeby mi kupili. Chyba tak mogło być, ale mi głowy nie dam. Bo pozdrawiamy. Pamiętam jeszcze, że wątek twojej siostry się tam... Jeżeli któraś z tych płyt jest od Kaliny, to Kalina, cię też pozdrawiam i dziękuję. Uniwersum z Amsona, jedna z moich ulubionych chyba płyt w aucie. Wspaniale siada. Jeszcze zanim był znany od 5 influencerek. Biała z Hyper 2000, super płyta. Myślicie, że to koniec? O nie, nie, po prostu już się nie mieściły tutaj. Biała z Głowa Rodziny, też super płyta. Ile tych płyt Białasa? Białas to jest chyba mój ulubiony artysta, a przynajmniej był przez wiele lat. Ale no dalej go bardzo lubię. Polon Białasa, to jest jego najlepsza płyta w karierze w ogóle. Wersja Deluxe. Prawdopodobnie w ogóle mam gdzieś podpis. Jak nie na tej płycie, to na innej, bo ogólnie w preorderze zamawiałem to z tym. Myślicie, że to koniec? O nie, nie, nie. Jeszcze są tam z drugiej strony. Piosenki o miłości? BDOS, to jakieś takie pierwszego nagrywki. To chyba... Czemu my tego nigdy nie słuchaliśmy? No, to jest bardzo niekulturalne. Tak? Piosenki o miłości brzmi fajnie. Rodzinny biznes 2115. To dobra płyta, co? To jest jedna z najnowszych, które w tym samochodzie mamy chyba. Ty co? Lubisz, bo tam z wersów jest piosenka. To jest ta, z której zamykam szyby, żeby nikt nie słyszał, że u nas w samochodzie leci. In High Sweet Rust mixtape od Białasa. To chyba było do jakiejś płyty dorzucane. In High Sweet Rust mixtape też. To jest te In High Sweet Rust, to tam jest na przykład ten Grillu Gawrona. To jest, tam są. Jest Grillu Gawrona. No i co? I najnowsza płyta Białasa, która się nazywa Newcomer.
Faktycznie, tego białasa jest najwięcej. No ale lubię, nie powiem, że nie. Ja mam najbardziej z tych wszystkich lubię. Nie możesz mówić i tak robić drzwiami, bo nie chcesz. Kolejny powód, dla którego zmieniamy samochód. Powiedziałam, że ja z tych... O, a Lilka, kogo najbardziej lubisz słuchać? Lilka już jest niecierpliwy. Dobra, już kończymy, już jedziecie na spacerek. Matę najbardziej lubię. No, z tych płyt tutaj. Mhm. Bo jakbym mogła wybierać, to bym nie wybrała Matę. A kogo? I dlaczego Samurap? Z hip-hopu Kłębo. Okay. I taką mógłby też być. Dobra. Pies się niecierpliwy i wydaje mi się, że mamy taką pamiątkę, że pomyśl sobie, że na przykład obejrzymy to za 10 lat w naszej limuzynie najnowszej. Na pewno tak będzie. Dobra. Jedziemy.